Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko i zapraszam Was dzisiaj na przepięknie oświetlone tarasy i porozmawiamy sobie o tym, jak poprzez oświetlenie uzyskać taki przyjemny klimat na naszym tarasie czy balkonie, czy jakimkolwiek miejscu w ogrodzie. Jak sprawić, by takie zwykłe miejsce stało się wyjątkowym i magicznym. I tak pamiętajcie, że najważniejsze, że to ludzie tworzą klimat. I tak naprawdę zawsze chodzi o jak najlepsze towarzystwo, z którym lubimy spędzać czas. Czy jest to nasza rodzina, czy przyjaciele, znajomi. To ludzie tworzą klimat. Ale możemy się też troszeczkę wspomóc i dzięki umiejętnemu zastosowaniu światła na naszym tarasie możemy stworzyć cudowną atmosferę i miejsce, do którego każdy będzie chciał wracać. Przy okazji zachęcam Was od razu do zasubskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania. Piszcie, czy macie swoje takie ulubione miejsca w ogrodzie, może macie swój cudowny taras, balkon, który lubicie pięknie oświetlić. Piszcie, jakie oświetlenie lubicie. Teraz powiemy sobie o takich kilku sposobach, jak poprzez oświetlenie można uzyskać taki przyjemny klimat na naszym tarasie. I na pewno jest to takie warstwowe oświetlenie, czyli wiele źródeł światła o różnych poziomach jasności, na różnych wysokościach i to tworzy nam takie zróżnicowane światło i od razu sprawia też takie wrażenie bardziej urokliwego i interesującego, bo coś się dzieje i mamy lampiony na podłodze, mamy lampki, świece na stole, lampeczki powieszone wyżej. To naprawdę dodaje uroku, jak są punkty świetlne na różnych wysokościach. I tak jak mówię, no można użyć lampionów, lampiony są przepiękne, naprawdę jest tak dużo różnych takich lampionów do kupienia. Można samemu sobie lampiony też zrobić. Nie wiem, czy pamiętacie, na święta wielkanocne robiłam z papieru takie skorupki. Też tą samą techniką można zrobić piękne lampiony. I takie lampiony też będziemy robić. Pokażę Wam, jak przepięknie można lampion zrobić. Bardzo prostym sposobem i też będziemy mieć cudowne światło. Można dać świeczkę do środka, najlepiej na baterię przy takich własnoręcznie robionych lampionach. Do tego warto wybierać ciepłe światło, czyli takie bardziej żółte czy pomarańczowe. I jeżeli chodzi o oznaczenia takich lamp i żarówek, to wybierajmy te ciepłe, te przyjemne takie barwy. Jeżeli nie potrzebujemy na tarasie oświetlenia do czytania, to możemy naprawdę pobawić się takim delikatnym oświetleniem punktowym. Pięknie na tarasie wyglądają rośliny podświetlone od spodu, czyli takie lampy w donicach. Bardzo dobrym rozwiązaniem są lampy LED-owe, do których nie potrzeba prądu, są zasilane słońcem, więc jak najbardziej. Ja mam całe sznury na tarasie rozwieszone na bluszczu i one przepięknie świecą, trzymają te światło przez parę godzin ładnych wieczorem o zachodzie słońca. Mam światło mniej więcej gdzieś tak do godziny drugiej w nocy, więc to jest wystarczające jak dla mnie. I tak, gdy siedzimy ze znajomymi na tarasie, to i tak jeszcze dodatkowo mam świece na ziemi, na stołach, więc ja lubię takie różne punkty oświetlone. I do tego jeszcze lampy LED-owe mogą mieć kolorowe światła, więc możemy sobie co do nastroju naszego włączać taki kolor, jaki nam się podoba. Pamiętam tutaj w parku niedaleko mnie, są drzewa podświetlone na różowo i na czerwono. Wygląda to bajecznie. Być może jak będzie już cieplej, będzie piękna pogoda, to pojadę i Wam to nagram, bo to wygląda rewelacyjnie. Przejeżdżałam samochodem i za każdym razem ludzie zwalniają, bo to wygląda przecudownie. Także takie duże światło podświetlające wielkie drzewa i to w takich kolorach mocnych. No coś nieziemskiego. Wygląda cudownie. Także naprawdę ta
barwa światła bardzo dużo robi. I tak jak mówię na tarasie, jeżeli chodzi o te delikatne światło, to piszcie w komentarzu, jak wy oświetlacie swoje tarasy. Bawcie się tym światłem, kombinujcie z lampionami, z lampkami, lampeczkami. Naprawdę można piękny efekt wydobyć i naprawdę zrobić cudowną atmosferę. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. Lajkujcie, komentujcie i zapraszam na następne filmiki. Pa, pa! Thank you.